Siemaneczko kochani, witam Was na kolejnym filmie. Ja jestem Marta, a dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy kupiony w maju. Jest to kalendarz 12-dniowy. Super, że znalazłam jakiś kalendarz w maju. Jest to kalendarz marki, już Wam mówię, Wet and Wild. I kupiłam go na Vinted za 30 zł. Jak widzicie, kosztował on 20 dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki kosztowało 87 zł 68 groszy na ten moment, w którym nagrywam, bo wiadomo, cena się zmienia. Około 90 zł. Więc zobaczmy, co w nim się kryje. Już ściągam folię. Nie będę Was dzisiaj przestawiała specjalnie w inną stronę. Pamiętacie, co się działo z moim paznokciem? Rośnie, rośnie. Zobaczcie, już rośnie trochę. Trochę odżywa. Z tyłu mamy produkty, które znajdują się w okienkach, ale ja nie zaglądałam, więc nie wiem, co mamy w kalendarzu. Więc jedziemy. Tutaj mamy jedyneczkę. Mam nadzieję, że dobrze celuję. Trochę się odbija światło. Aha. A w jedyneczce mamy badziewko. Na dobry początek. No, badziewko, może nie badziewko, bo mamy zalotkę. Już parę tych zalotek miałam. On może tak, zobaczycie. Zalotka. Gdzieś tam mam z szej na zalotkę. No dobra, może być zalotka. Za 30 zł, spoko. Jedziemy do dwójki. Ja już wyszłam z sprawy. Normalnie, słuchajcie. Już się nie mogę doczekać kalendarzy. Już spoglądam, czy gdzieś może coś się pojawiają, jakieś informacje o kalendarzach. Kurczę, a w dwójeczce mamy paletkę. Słuchajcie, w dwójeczce mamy paletkę. Ja sobie odłożę na chwilę ten kalendarz i Wam pokażę. Nie wiem, czy takie kalendarze są może nie wild, Wet and Wild. To może w tym. W Action czy coś. Zobaczcie, taką paletkę z takimi kolorami mamy. Czarny, dwa odcienie brązowego, fioletowy i biały. Co by można było tym stworzyć? Nie wiem. I nie chcę maczać palców, bo na pewno ona ze mną nie zostanie. Ale fajnie. Okej, drugie okienko jest okej. No to teraz trzecie okienko i powinno być badziewie. Co Wy o tym myślicie? Trzeci powinno być badziewie. Skoro było słabsze, lepsze, no to teraz powinno być słabsze. Otwieramy trójeczkę. Nawet Wam powiem, że twardy ten kalendarz. No i tutaj mamy... Słuchajcie, mamy płaski pędzelek. Nawet nie jest taki zły. Tutaj ma nawet taki, zobaczcie, na palec. Takie wgłębienie, nie wiem, jak Wam to pokazać. Może tak. Widzicie? Takie wgłębienie na palec. No spoko. Lecimy do czwórki. W czwórce mamy coś małego. Coś małego i coś ciężko. O matko, było przyklejone na taki, zobaczcie, na takie coś. Już to trochę, że to wracam za chwilę. Dobra kochani, rozkleiłam to i jest to mini tusz do rzęs. Ale zobaczcie, jaką ma szczotę. Że w takim małym opakowanku taka szczota się mieści, no to szacun. Tylko widzę, że tutaj już wręcz wypływa ten tusz. Och, nie polubimy się z tym tuszem. Ale jest tusz mini. Dobra, lecimy dalej. To była czwórka, lecimy do piątki. Piąteczkę mamy tutaj. A w piąteczce mamy coś większego. W piąteczce mamy cover all. Jest to chyba korektor. Zaraz tutaj się przyjrzę bliżej. Tak, jest to korektor. Mamy tutaj korektor. Myślę, że na oczy albo pod oczy, że to do tych cieni. Spoczko. Lecimy do szósteczki. Ciężko mi się wbijać, zaraz ten kalendarz cały płamie. Uuu, w szósteczce tutaj coś... Czekajcie, to o, wyciągnę. W szósteczce tutaj, słuchajcie, mamy szmineczkę czerwoną. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Z takimi usteczkami. Nie wiem, co to za marka. Muszę sprawdzić w necie,
Co to jest za marka? O, zobaczcie, czerwoniutka. Czyli typowo świątecznie, czerwona pomadka. Jeszcze trochę ją dziabnęłam tutaj. Zobaczcie, taki czerwień delikatny. Spoko. Dobra kosmetyki, nie spodziewałam się za... W kalendarzu za 30 zł znajdę pomadkę, tusz, korektor. Szkoda, że tylko tutaj mamy 12 okienek, no ale zawsze coś. Lecimy do siódemki. Siódemka dosyć duża. Ło! Kurczę, jak ja mam to wyciągnąć? Kurczę, patrzcie, jaki bronzer wielki, no. Czy wy to widzicie? Patrzcie, jaka ręka, jaki bronzer. I jest nawet w ładnym kolorze. Później sobie sprawdzę tą markę, wiecie. Nawet mogę, może teraz Jacek sprawdzić, wam powiedzieć. Bardzo ładny, ciepły bronzer. I zobaczcie, ma tutaj takie wyżłobienie liścia. I to było w 8. To co będzie w 12? Dobra. Nie, sorry, to była 7. Teraz będzie 8. A w 8 mamy taką pomadkę Balmstein. Kurczę, wydaje mi się, że to jest dobra marka, ten, że ja to gdzieś widziałam, że ja miałam już kiedyś taką pomadkę w jakimś kalendarzu adwentowym, flakonie czy coś takiego, tylko miałam ją różową. Muszę spojrzeć w szufladzie, bo wydaje mi się, że mogę jeszcze ją mieć. I to jest właśnie w takim odcieniu koralowym. I tutaj czekajcie, ja już mam tutaj dostęp do tej marki. Zjedź na dół. Tu mam ten korektor na przykład. 15 zł ten korektor. Tutaj jest ten brąz, nie, to jest highlighter. W Douglasie widzę, że jest dostępna ta marka. Bronzer kosztuje 21 zł na promocji, widzę tutaj, bo normalnie 26, więc spoko. Czyli coś takiego jak mniej więcej jak Lovely czy coś takiego. Te tańsze marki, spoko. Jedziemy dalej do dziewiąteczki. Dziewiąteczka długa, pewnie jakiś pędzel będzie. Długa, cienka, pędzel, pilnik. Kredka. Czarna kredka. Jako eyeliner. Czarna kredeczka. Zwykła. No nie, już tylko zostały 3 okienka. Masakra, ja chcę znowu kalendarze adwentowe. Jeśli wy też nie możecie doczekać się kalendarzy adwentowych, zostawcie łapkę w górę. Jedziemy, 10. Nie spodziewałam się, ten kalendarz był dosyć lekki, więc nie spodziewałam się, że coś ciekawego w nim znajdę w ogóle. O Jezus Maria, jak tu ciężko siedzi. Nie mogę tego wyciągnąć. Uważaj, bo to szklane, bo to jakieś perfumy. Zobaczcie, i tutaj mamy perfum roller. I zobaczcie, w środku mamy kamienie. Widzicie? W środku są jakieś kamienie. Nie wiem, czy chcę to otwierać. Limited. A, otworzę, no co? Bo sobie myślę, może mamie dam. Ale muszę sprawdzić. Silniejsze ode mnie. Zobaczcie, tu są nawet takie kamienie narysowane na tym. Fajnie to wygląda. Tutaj macie nazwę, jeśli jesteście zainteresowani. Zaraz zobaczymy. No, nie mój ten, nie mój zapach, ale... Ciężko mi jest wam określić ten zapach. Mi się wydaje, że pachnie jak lumpex, ale okej. Nie wiem, jak mam wam to powiedzieć. Dobra, nieważne. Ja już rozwaliłam kalendarz prawie, tutaj już mi lata okienko 10. Idziemy do 11, bo jestem ciekawa, co jest dalej. I w 11 mamy Matte Finish Setting Spray, czyli spray utrwalający. Bardzo fajnie. I ostatnie okienko, żeby tam była jakaś paletka albo highlighter. Bym chciała ten highlighter, bo widziałam tutaj, jak Jacek otwierał, że był highlighter. Nie mówcie, że to jest lusterko. Co to jest? Puder! Patrzcie, jaki duży puder! Czy wy to widzicie? Czajcie to. Jaki puder? I tu jest puder. Czajcie to? Patrzcie, jakie w ogóle pudełko. Ej, w ogóle, za 3 dychy? Jestem w szoku, patrzcie. Tu macie puszek.
Tutaj wszystko zalakowane. Ja tego nie otwieram, bo ja już widzę, że to nie jest mój kolor. Albo troszkę uchylę rąbka tajemnicy. To jest puder, czy to jest podkład? To jest podkład w ogóle. Podkład, sorry, że wącham, ale ja zawsze wącham. To jest podkład, to nie jest puder. Żeby tu nie uwalić nic. Light Ivory. Powinien być dobry na mnie. Może sobie zostawię, może sprawdzę. Widzicie? Tutaj jest. No, fajne. Ja jestem zadowolona z tego kalendarza, powiem wam. To bardzo fajnie, że gdzieś tam dorwałam taki sobie kalendarzyk za 3 dyszki. Takie fajne produkty, fajnie się otwierało. Szkoda, że nie 24-okienkowy, tylko 12. Ale ja jestem zadowolona. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. I oczywiście zapraszam was do komentowania na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!